Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Teneryfy. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat wyspy Malty, która znajduje się na Morzu Śródziemnym. Znajdują się tam rasy stworzeń człowiekokształtnych ukryte pod ziemią, pod Maltą. Jest tam jakby sieć bardzo różnorakich kanałów, które prowadzą z jednego punktu wyspy na drugi. Te tunele mają po wiele, wiele tysięcy lat. Są zrobione na trzech poziomach. I ta część tych tuneli jest po prostu zamknięta dla turystów. Tam jest wejście zabronione dla normalnych ludzi. Chodzenie po tych tunelach jest po prostu zabronione. Znikają na tej wyspie dzieci i prawdopodobnie jest podejrzenie, że te istoty, które mieszkają właśnie pod tą wyspą, zabierają te dzieci właśnie do tych tuneli. Te tunele, niektóre były zrobione przez ludzi, niektóre zrobione były przez obce istoty. Ja polecam Wam obejrzenie Centrum Podziemnego Hipogeo de Hal Saflieni na Malcie. Tak to się nazywa. Hipogeo de Hal Saflieni. I właśnie ta podziemna budowla ma kilka poziomów. Znaleziono w tych poziomach 30 tysięcy kości ludzkich. I legendy mówią, że tam były właśnie robione ofiary z ludzi. Jedną z tych opinii ekspertów jest, iż te tunele łączą się również do stolicy Włoch, do Romy. Mają po prostu połączenie aż do Włoch. Kilka lat temu profesor z 30 studentami weszli do tych tuneli podziemnych i zniknęli razem z przewodnikiem. Po prostu zniknęli w nieznanych okolicznościach i już po prostu nie wiadomo, co się z nimi stało. Ja przypuszczam, że prawdopodobnie albo zostali, zagubili się w tych tunelach, albo po prostu zostali przejęci przez te istoty, które tam po prostu zamieszkują. Te istoty, które tam zamieszkują, niektóre z nich mają aspekt ludzki i ciało owłosione. Czyli po prostu ciało ludzkie, ale po prostu 1,60 m wysokości i ciało ich jest po prostu owłosione. W tych podziemiach adorowano właśnie Boga Moloch. Bóg Moloch jest to taki Bóg, któremu po prostu w dawnych czasach ofiarowano ofiary z ludzi. On wymagał po prostu tych ofiar z ludzi. Także te właśnie tunele znajdują się pod wyspą Maltą, ale również łączą się prawdopodobnie z innymi częściami jak Turcja, jak Włochy, na innych głębszych poziomach. To jest właśnie taka wzmianka o tych tunelach, które właśnie znajdują się pod Maltą. Ja dodam, że również jest taka wzmianka pewnej pani, która była na Malcie i widziała pewnych wojskowych. I ta pani twierdzi po prostu, że twarz tych wojskowych w pewnym momencie uległa jakby transformacji. Były u nich małe czerwone oczy i były to stworzenia reptyliańskie, które po prostu przetworzyły się w ciało ludzkie. Także niektóre po prostu istoty zamieszkujące podziemia mają tendencję do transformacji ciała. Mogą się transformować jako ludzie i po prostu mogą być wśród nas. Ja taką historię chciałbym tutaj przytoczyć ze Stanów Zjednoczonych, co właśnie niedawno przyszła do mnie taka informacja, że w pewnym miasteczku niewielkim, w pewnej miejscowości mieszkała jakby taka rodzina amerykańska, która podała do wiadomości, że był pewien dom, który był opuszczony i tam właśnie w tym domu mieszkali reptylianie. Oni mieli nawet specjalne maski, dzięki którym upodabniali się do ludzi, kupowali w supermarkecie duże ilości mięsa, spożywając potem to mięso. Ten dom w ogóle wydawał jakiś dziwny zapach, fetor, nieprzyjemny zapach i dzięki temu po prostu mieszkańcy tego miasteczka połapali się, o co chodzi, że po prostu reptylianie mieszkali wśród nich. W jeden normalny dzień po prostu było tak, że oni po prostu weszli do samochodu i odjechali z tego miejsca, z tego miasta. Już potem nie powrócili. Także właśnie takiej historii jak ta, no to można po prostu, jest wiele takich historii, które mówią właśnie o takich zdarzeniach. Także ja Was zachęcam, żeby po prostu przeanalizować ten temat właśnie tej wyspy Malty, ponieważ tam do dzisiejszych czasów po prostu dotrwały pewne rasy,
właśnie jak tutaj mówią, że są owłosieni, mają 1,60 m, niektórzy są wyżsi. Ja według mnie po prostu są nie tylko ta rasa, ale również i inne rasy również tam zamieszkują do dnia dzisiejszego, właśnie te podziemia, te katakumby, które tam po prostu są pod ziemią. To by było, drodzy kochani, na tyle. Ja jeszcze raz zapraszam Was na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy. O Ciebie się żegnam i do widzenia.